Siema, z strony Federo. W przyszłym odcinku zagramy sobie UHC. Oczywiście w związku z tym, że nie mam za bardzo... Nie jestem najlepszym graczem UHC, a jestem lepszy już bardziej z samą PvP. W związku z tym chciałem wam poinformować, że nie obiecuję, że tę rundę wygram. Ta runda będzie po to, żeby była taka testowa i zapytać was, czy lubicie format UHC na moim kanale. Jeżeli tak, zostawcie lajka w górę, subika, dzwoneczka. I możliwe, żebym prosił was też o takie piękne rzeczy jak... Same oczywiście wspieranie mojego kanału, właśnie słowem, czy to komentowanie moich filmów, żeby trafiało to jeszcze szersze publiki. A ja mógłbym się cieszyć moimi zasięgami w moich filmach. Oczywiście ostatnio bardziej zająłem się formą beczkową, ponieważ po prostu nie mam pomysłu, co mogę wrzucić na mój odcinek, więc jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie zawsze pisać w komentarzach, a jeżeli nie chcę, a jeżeli nudzi was forma na moim kanale pod tytułem samo Minecraft, to możecie też bić na Jodwajdarka, na którym będą się pojawiać materiały z takich gry jak Roblox, nie wiem, jakiś inny, SPSL, coś takiego, oczywiście też ten. Mam w macie ostatnio, bo ostatnio zauważyliście, że na moim kanale pojawiają się formy, w których występują grafiki, czyli jakieś speedart, coś takiego. I mam pomysł na stworzenie osobnego kanału do takiego contentu, ponieważ wiem, że to zaśmiecanie wtedy całego to zniszczy ten jakże kanał, więc nie chcę psuć mojego contentu. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o co mi chodzi. I dziękuję bardzo osobom, które zasubskrybowały ostatnio mój kanał. Tutaj może się wyświetlą. Siemo widzowie, tutaj teraz tylko takie szybkie info, żebyście nie pomyśleli, że po prostu gadam o jakichś Lunar Cosmeticsach bez nawet zaczęcia tematu. Tutaj chodziło o to, że urwałem bardzo długi moment, w których błagałem was, żebyście coś kupili u mnie w sklepie. Więc to tyle. Więc takie daj info szybkie, więc oglądajcie dalej. Czemu tak? Co jest? Nie, dobra, ja chyba, wiecie co, widzowie, chyba sobie jestem tak. Lunar Cosmetics i tak dalej. I... Mam wrażenie, że tak będzie po prostu. Lepiej mi, żeby to sfinansować we własnym zakresie pieniężnym. A nie domagając się o kogoś z rodziny. Też chciałem was poinformować, że istniał niedawno temu na moim kanale takie... coś jak konkurs do gry, na grę do 100 zł, jakąkolwiek chcecie, do gry do 100 zł bardziej. Jeżeli oczywiście chcecie wziąć w tym udział, to pamiętajcie, że ten udział zależny jest od tego, czy jest to w ten sposób, czy jeżeli będziecie na live, czy nie. Oczywiście każda osoba, która będzie wyznaczony terminie na live, który powiadomię w następnym odcinku, jakim wyjdzie, to będzie brany pod uwagę. Oczywiście nie zrobię losowania, czyli będzie tak... tak z dwie osoby, czy ten, bo wiem o tym, że wtedy byłoby sens zrobić takiego live'a, na którym będzie tylko trzy osoby. W tym w sumie ja włącznie, ponieważ ja się liczę też do jedną z tych osób. Więc czujcie, o co chodzi. Możemy zrobić takie coś, że... nie wiem. I my tak, że na przykład jest 8 osób, jakie ja bym chciał mieć na live'ie wtedy. Wiem, że jesteście do tego zdolni, ponieważ już nieraz mnie zaskakowaliście nad takimi liczbami. Przez to chciałbym to właśnie zrealizować. Na razie jest trudno zrealizować moje plany, ponieważ nawet mój kanał się nie chce rozwijać, przez to wiem, że mało osób będzie, przez to, że dlatego jest mało, tak mało osób, ponieważ mój kanał się nie chce rozwijać. Czego się nie chce rozwijać, dlatego że nie wrzucą treści na mój kanał. I chcę was za to przeprosić, że od czasu do czasu taki odcinek nie będzie najgorszy, w którym może nie wygrywam gierki, ale nie wiem, robię jakiś fajny mutok lub coś, który może się wam spodobać. Jeśli nie mówię tak, że każdy musi być taki jak ja, że będzie miał te same podobania, bo komuś się może nie spodobać i może to wyrazić opinią w komentarzach, dlaczego bardzo polecam i co mogę na przykład zmienić. A jeżeli wam się nie podoba właśnie taki format, możecie zawsze najprościej po prostu napisać sobie, jeśli chcieli zobaczyć. Jeżeli bym mógł to ogarnąć, to oczywiście bym to zrobił. Oczywiście nie będę brał tutaj pod uwagę do takich rzeczy, jakichś głupich rzeczy, typu o, nagle to i to i to i chybeczka, nie? Chodzi mi bardziej o takie coś w stylu podoba mi się ten format, możesz na przykład nagrać format. Nie wiem, na przykład nagrać jakieś murdy misterii albo coś. Jak mi to nie podpadnie, to jak mi to nie siada, to wtedy ok. Oczywiście też nie chcę się ukazać pod widzów, żaden z tych rzeczy. Ja chcę po prostu, nie ma po prostu pomysłu na odcinek, dlatego chciałbym wykorzystać wasze pomysły, jakie siedzą w waszych główkach. Jeżeli wasze pomysły mi się podobają, mogę je zawsze nagrać. W związku z tym, właśnie to was jakby dopytam was.
pewien sposób, czy chcecie zobaczyć taki format na moim kanale. Znaczy format na moim kanale, jeżeli chcecie zobaczyć wybrany format na moim kanale, to komentować, tak. No. Jedna z ważniejszych rzeczy, które chciałem, kurwa, które chciałem wam powiedzieć, żeby później nie było, że ten, nie? Że nie ostrzegałem albo coś. Zanim długo pozbieramy, mam wrażenie, że będzie nam potrzebne pozbierać. No mamy takie rzeczy, ale takie rzeczy nie są nam przydatne. Do stworzenia wędki jest potrzebne na nic, a nic. Mamy chyba z wełny i z pająka. Jedno i drugie nie jest tutaj obok nas. Tu mamy jedzenie, mamy ten. Jest fajnie, nawet zaczyna się giereczka oczywiście. Wiem, że jeżeli zaczyna się fajnie, to zaraz mogę dednąć. W związku z tym jeszcze kawa myślę na jakieś akcje. Dobra, jest git. Wyszliśmy na pole. Nie mamy z najlepszych rzeczy, więc w związku z tym postanawiam zrobić sobie małą przepalarkę, ponieważ mam pomysł, żeby zrobić sobie do obcinania liści, jak się to nazywało, wspomniałem. To się obcina ten. No, wiecie o co chodzi. I mam pomysł, żeby ten ściąć sobie liście, przez to będę mógł dzięki temu zrobić drobną sobie jabłka w szybszy sposób. I przy okazji może nadrobić sobie utratę bloków. Muszę skonsumować zaraz jedzenia. Cyk, cyk i cyk. Komsum, komsum, komsum. I teraz jedziemy dalej. Mam też w planach zrobić niedługo. Mam w planach też zrobić serię ze streamów z UHC lub coś w tym stylu. Ponieważ nawet wcześniej te streamy wychodziły, tylko niestety przez to, że nie streamuję, jest o wiele mniej widzów i zarazem też to jest jeden z tych problemów, że nie mogę zrobić giveawayu. Giveaway głównie polega w mierze, jest to napisane chyba w odcinku jednym z tego co pamiętam. Jest to powiedziane nawet w jednym z odcinków, jak to ma wyglądać, jak ja chcę, żeby to wyglądało. I mam nadzieję, że się ustosunkujecie do tego, że wygrywa, że podać w Discord, wcześniej wtedy. My go widzieliśmy. Tam jest. Jezu, ale zawał. Nie ma tutaj głów. Pająki! No nice. Robiłem dość jolo akcję, trzeba przyznać. Jest główeczka. Jest pitosik. Ciekawie się zapowiada mój staw. Dobra, idziemy teraz do góry. Zabiliśmy jednego typa, czuję się usatysfakcjonowany. Zostało usatysfakcjonowane z tego powodu, że jako nie najlepszy może grać, pokonałem osobę, ten, content. Lekko sus jest. Wejdziemy teraz na 0-0. Come on.
Jesteśmy już na 0-0. Uff, i nikogo tu nie ma, co nie czuję się najlepiej. Może my się tak od siebie oddalimy, ziomeczku. Kurwa, oddalimy. Oddalimy, ziomeczku, on jest za mną. To czuję się, on jest za mną. Jest dobrze, idziemy go klinować. Siema, spierdalamy. Ziomeczek, nie, ja nie chcę się bić, ja spierdalam. Dobra, jest git, mam od siebie te kratki odstępu. Nie, chodź. Dawaj. Mamy równą walkę. O nie. No spierdalaj! Co jest? Czy on ci tował?